Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie prawdziwy polski kapuśniak, taki tłusty i kwaśny. Taki dla prawdziwego faceta, który nosi spodnie na dupie, a nie rurki. Zrobimy to na ogonach wieprzowych, bo w ogonach jest naprawdę mnóstwo wspaniałego smaku. Do tego dodam wędzonkę. Zobaczcie, mam tutaj wędzoną ogonówkę i porządny pędko kiełbasy. Oczywiście panie też zapraszam na taki obiad. Oczywiście te panie, które nie są takie, wiecie, bardzo fit, tylko które lubią sobie normalnie, porządnie, raz w tygodniu zjeść. Dobra, tyle gadu-gadu, zaczynamy gotować. Najpierw rozdrobnię ogony. I wrzucam do zimnej wody. Tutaj mam przygotowane 2,5 litra wody. Jeżeli będzie tej wody za mało, to po prostu doleję. Do ogonów, do tego wywaru od razu dodaję 3 liście laurowe. Chodzi o to, żeby wydobyć jak najwięcej aromatu. Kilka ziaren ziela angielskiego. Powiedzmy 4 sztuki. Od razu możemy dodać warzywa. Jedną taką średnią cebulę, którą przypaliłem na palniku. Od razu dorzucamy. Wrzucę od razu marchewki, które przekroję tylko na 4 części, takie w takie słupki. Jedną marchewkę tutaj zostawię, później ją pokroję po prostu w drobniejsze części, żeby można było wrzucić do talerza. Teraz seler. Seler daję w bulwie. Pamiętajmy, że wywar musi być aromatyczny, musi mieć dużo warzyw w sobie, wtedy zupa będzie naprawdę smaczna. No i oczywiście pietruszka. Możemy od razu wrzucić trochę pieprzu. Pieprz grubo zmielony, czarny oczywiście. Soli na razie nie daję, ponieważ będę dodawał kiełbasę, wędzonkę, kiszoną kapustę, która jest nieodsączona, bo tego robić nie możemy. Ona musi być kwaśna, ona musi być sokiem. Wtedy ten kapuśniak będzie miał charakter. Oczywiście wkroję trochę świeżej kapusty, ale to za moment opowiem wszystko. Teraz niech się wywar gotuje około 45 minut. Niech mięso będzie miękkie, a warzywa puszczą i przyprawy aromat. A i jeszcze do wywaru dorzucę kilka suszonych grzybów. To jest opcjonalnie, ale ja uwielbiam do takich zup właśnie dać kilka suszonych grzybów dla pięknego aromatu. Teraz pokroję kiełbasę. Kiełbasę kroję w plasterki. Pokroję trochę wędzonej ogonówki. Zobaczcie, jaką piękną dostałem. To zamiast boczku. Kiełbasa i ogonówka pokrojone. Teraz pokroję jeszcze kawałek kapusty. Teraz marchewkę, o której wcześniej wspominałem. Na patelnię wrzucam trochę smalcu. Na rozgrzany tłuszcz wrzucam wędzonkę. Kiełbasę i ogonówkę podsmażamy, aż się pięknie zrumienią. Wtedy dorzucę marchewkę i kapustę.
dodaję teraz kminek. Podsmażam delikatnie razem z wędzonką i z kapustą, żeby nabrał większego aromatu. Smażę około 4 do 5 minut. Dorzucę jeszcze łyżeczkę czerwonej papryki dla podbicia smaku. Jeżeli nie lubicie, nie dodajemy. Podsmażam jeszcze jakieś 2 minuty i to odstawię, bo musimy poczekać na wywar. W tym czasie pokroję kilka ziemniaków. Myślę, że tyle wystarczy. Z powrotem rzucę do wody. Minęło jakieś 45 minut i wywar jest gotowy, więc teraz wyjmę wszystkie grubo pokrojone warzywa, ale mięso zostawiam w środku. Oczywiście tych warzyw nie wyrzucamy, je możemy wykorzystać z powrotem. Po prostu pokroić w kosteczkę i pod koniec wrzucić z powrotem do zupy. Do wywaru wrzucimy to, co podsmażyliśmy. Wrzucimy kiszoną kapustę i ziemniaki. Kapusty nie odciskamy. Wlewamy ją razem z sokiem. I teraz ziemniaki. Jak widzicie, zupa jest bardzo gęsta, więc doleję trochę wody. No teraz to ja rozumiem. Wrzucę łyżkę czarnego, grubo zmielonego pieprzu. Dorzucę trochę soli. Tylko pamiętajmy, soli nie za dużo, ponieważ ogonówka i kiełbasa, do tego kapusta kiszona, one są słone. A więc gotujemy zupę jeszcze jakieś pół godziny. I powinna być już gotowa do miękkości ziemniaków. No i moja zupa jest już gotowa. Wrzucę jeszcze te ugotowane wcześniej warzywa, które pokroiłem w drobniejsze części, bo nic się nie może zmarnować. Wrzucę jeszcze na koniec trochę zieleniny. Miałem w zamrażarce jeszcze troszeczkę mrożonej natki pietruszki i koperku. To też się nie może marnować. Jak mam nadmiar, siekam i zamrażam. To jest zupina, taka naprawdę, jak być powinna. To jest prawdziwy kapuśniak po polsku. Treściwy, tłusty, a przede wszystkim kwaśny i aromatyczny. No i pieprzny, bo pieprzu nie żałowałem. Musi być trochę kiełbasy, obowiązkowo. No i jakiegoś kawałek ogona znajdziemy. Po prostu coś pysznego. Mówię wam, taki kapuśniak, taki prawdziwy. Mógłbym się zajadać nim non stop. Oczywiście on jutro będzie o wiele smaczniejszy, jak postoi. Te wszystkie smaki się jeszcze lepiej przegryzą. A ja się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i starajmy się gotować po polsku, jeżeli to są polskie potrawy. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.